Dzień dobry, witam Was bardzo serdecznie na kanale Czytam, bo lubię i zapraszam na obgadanki, czyli takie filmy, w których opowiadam o książkach, które przeczytałam. Opowiadam i zachęcam, bądź też opowiadam i wskazuję jakieś niedociągnięcia, albo czasami mówię, co mi się nie podobało. Dzisiaj mamy 3 powieści i 3 pozycje z literatury faktu. Zaczniemy sobie od 2 powieści i zakończymy powieściami. W środek wsadziłam literaturę faktu. Większość to książki, które przeczytałam całkiem niedawno, ale widzę, że dorzuciłam też tutaj jedną, którą przeczytałam wiele miesięcy temu. No więc zaczynajmy. Pierwsza książka to coś raczej nietypowego, dla mnie przynajmniej, ponieważ jest to literatura dla młodzieży. Książka Najbardziej samotna dziewczyna we wszechświecie, napisana przez Lauren James. I to jest książka, która zainteresowała mnie dlatego, że opowiada o kosmosie. Opowiada o dziewczynie, nastolatce, która znalazła się w kosmosie i która ma tam jakieś przygody. Już Wam mówię, od razu powiem, że ta książka bardzo mi się podobała. Naprawdę, byłam zaskoczona, że ona mnie tak wciągnęła, że tak się zaangażowałam w tę powieść i do samego końca nie byłam zawiedziona ani rozczarowana. Naprawdę spełniła moje oczekiwania, a nawet jeszcze je przekroczyła. Ta książka opowiada o dziewczynie, która na imię ma Romy Silvers, która nazywa się Romy Silvers i mknie statkiem kosmicznym w kierunku planety, która ma być drugą Ziemią. Ta misja zajmie jej jeszcze wiele, wiele, wiele lat. Ze względu na jakieś wydarzenia, o których na początku niewiele wiemy, więc nie będę chciała Wam ich teraz spoilerować, dziewczyna jest sama. Czuje się samotna, oczywiście, ale ma jakiś znikomy kontakt z Ziemią. Oczywiście informacje, które dochodzą do niej z Ziemi, dochodzą z dużym opóźnieniem, ale jest to zawsze dla niej jakaś taka kotwica, nić łącząca ją ze światem. W pewnym momencie Romy dowiaduje się, że na Ziemi rozpoczęto nowy program i wysłano podobny pojazd w tym samym kierunku, w którym zmierza Romy, o wiele szybszy, o wiele bardziej nowoczesny, który za jakiś czas ją dogoni i weźmie ją na hol, także ona szybciej doleci na tę planetę. I w tym pojeździe znajduje się kapitan, który jest niewiele od niej starszy. Nawiązują ze sobą łączność i korespondują ze sobą na różne sposoby, na jakie pozwala im odległość w kosmosie, jaka jest między nimi. I ta relacja dość szybko zmienia się w taką relację przyjazną, relację bardzo serdeczną, nieoficjalną. Romy ma też nadzieję, że być może wywiąże się między nimi romans. Jak będzie? Nie powiem, ale zaznaczę, że ta książka jest pełna różnych niespodzianek, takich wydarzeń, które całkowicie zmieniają nasze postrzeganie tej misji i postrzeganie samych bohaterów. Bardzo emocjonujące, bardzo fajne i wcale nie jest to romans. Także polecam Wam, jeżeli lubicie lekkie książki, science fiction, które naprawdę są dobrą rozrywką. Kolejna książka to poniekąd także książka o odbywaniu podróży. Jest to nagrodzona w tym roku Angelusem, o ile się nie mylę, powieść Saszy Stanczica pod tytułem Skąd? I ta książka opowiada nam o mężczyźnie, który jako dziecko został zmuszony do wyemigrowania z Jugosławii. Kraj, w którym się urodził, nazywał się Jugosławią. On wyjechał stamtąd ze swoją mamą, później dołączył do nich tata, do Niemiec, właśnie dlatego, że w kraju zaczynało się robić nieciekawie. Właśnie dlatego, że rodzina czuła się zagrożona. Ten mężczyzna oczywiście ułożył sobie życie w Niemczech, ale wspomina swoje pierwsze lata, kiedy niewiele rozumiał, kiedy zawiązywał pierwsze przyjaźnie, kiedy uczył się kultury kraju, języka.
a jednocześnie cały czas przemawia przez tego bohatera książki, który podejrzewam jest alter ego samego autora, taka nostalgia za korzeniami, za tym, żeby odnaleźć miejsce, z którego pochodził. I rzeczywiście on to miejsce odnajduje. Wojna w byłej Jugosławii już dawno dobiegła końca. Możliwy był jego powrót na stare śmieci, także powrót rodziny. Ale tutaj bardzo dużą wagę, bardzo istotną rolę w tej książce odgrywa relacja tego chłopaka, później młodego mężczyzny, z jego babcią, która przybliża mu korzenie rodziny, która opowiada o tym, skąd pochodzi, która jest taką nicią łączącą go z tym, co było kiedyś. To jest książka, jakich wiele. Powiem wam, że nie bardzo mnie ona zaskoczyła, ponieważ czytałam już dużo takich historii ludzi, którzy zostali zmuszeni do wyjazdu ze swojego kraju i którzy stoją jedną nogą w jednej kulturze, drugą nogą w drugiej kulturze i tak naprawdę nie potrafią powiedzieć, kim są. I cały czas zadają sobie to pytanie i cały czas szukają argumentów na poparcie jednej albo drugiej strony. I tak samo jest w przypadku właśnie tego bohatera i tej powieści. Tutaj jeszcze dopowiem, że ta książka składa się z bardzo wielu, bardzo krótkich rozdziałów. I troszkę ten fakt, że jest tak bardzo poszatkowana i tak często przeskakuje z jednego miejsca w drugie, z jednego okresu życia autora w inny okres życia autora, że to mnie troszkę irytowało i trochę mnie to tak wytrącało z rytmu podczas czytania. Ale oczywiście ja książki nie odradzam wam, a wręcz polecam, ale jeśli naczytaliście się już sporo takich opowieści emigranckich, to raczej niewiele was tutaj zaskoczy. I kolejna książka o emigracji, także o emigracji wymuszonej, to teraz literatura faktu. Panowie nas tu przesiedlili. Książka napisana przez Elin Annę Labę, która jest potomkinią Samów, czyli właśnie tych ludzi, którzy na początku XX wieku zostali na mocy dekretu, na mocy umowy podpisanej przez nowo powstałe państwa, czyli Norwegię i Szwecję, zostały przeniesione przymusowo z terytoriów północnych na terytoria południowe Szwecji, czy południowej czy środkowej Szwecji. Ci ludzie wędrowali z całym swoim dobytkiem, a na ten dobytek składały się między innymi ogromne stada reniferów, stada liczące czasami ponad 1000, a nawet kilka tysięcy sztuk zwierząt. Oprócz tego oczywiście były dzieci, dzieci często malutkie, dzieci, które rodziły się także w drodze. Oprócz tego były żony w połogu często, czy też żony ciężarne i starzejący się rodzice. Ta wędrówka była bardzo trudna. Była trudna nie tylko dlatego, że bardzo ciężka dla samych ludzi, ale także dlatego, że wraz z drogą te rodziny traciły swój dobytek, ponieważ zwierzęta, które gnali ze sobą, pędzone siłą instynktu, wracały na północ, zawracały, odłączały się od stada. Więc ci ludzie, kiedy przybywali na wyznaczone im tereny, byli o wiele ubożsi. Nie mieli czasami środków do życia. Kolejna rzecz to to, że czuli się wyobcowani, nie znali języka szwedzkiego, nie znali zwyczajów tam panujących. Też ludność miejscowa traktowała ich z góry, traktowała ich jak intruzów. Te dzieci musiały nauczyć się i zwyczajów, i kultury, ale także języka. Dopóki się to nie stało, to były odrzucane w szkole. Ta książka złożona jest z wielu wspomnień, ze wspomnień wielu rodzin, które przeżyły właśnie taką wędrówkę, taką deportację. W związku z tym, że autorka jest potomkinią takich osób, trochę jest ten reportaż nacechowany tak emocjonalnie i też tutaj nie mamy takiej jednej głównej myśli przewodniej, lecz w
wspomnienia wielu osób w oddzielnych rozdziałach. I dopiero z nich możemy sobie ułożyć taki w miarę pełny obraz tego, co działo się z tymi samami, no i przez co musieli przejść na skutek tego, że władze państwa wydały taką, a nie inną decyzję w ich sprawie. Teraz książka z zupełnie innej parafii, książka o mózgu. I to jest właśnie ta pozycja, którą przeczytałam dawno temu. Przeczytałam ją kilka miesięcy temu, Płeć i mózg. Napisana przez dwie autorki, historia przekręconych faktów, taki ma podtytuł. I ta książka opowiada nam o tym, czy mózg może być typowo damski i typowo męski. Autorka twierdzi, że owszem, może tak być, natomiast kobiecy mózg może mieć przewagę cech męskich, a mózg mężczyzny wręcz odwrotnie, że każdy mózg jest mieszanką różnych cech, różnych właściwości, które oczywiście są dziedziczone, które także powstają na skutek naszych przeżyć, naszego wychowania. Ta książka pokazuje wiele, wiele przykładów, wiele eksperymentów, które są bardzo ciekawe, przeprowadzonych właśnie na osobach płci męskiej i płci żeńskiej, które wykazują to, że nikt nie jest w 100% mężczyzną, nikt nie jest w 100% kobietą. I wcale tutaj, wiecie, nie chodzi o cechy indywidualne, o cechy związane z naszą tożsamością, z tym, kim się czujemy. To po prostu jest zaprogramowane w naszych mózgach i jest to właśnie bardzo fajne, że każdy z nas się po prostu różni. Że niezależnie od tego, jaką mamy płeć, możemy mieć cechy męskie, możemy mieć cechy żeńskie. I wszystko to jest tak pięknie wymieszane i pokazuje nam, że jednak człowiek jest naprawdę istotą bardzo skomplikowaną, ale też bardzo fascynującą, którą cały czas naukowcy badają, którą starają się poznać. I właśnie kolejna książka też dotyczy poniekąd mózgu. Choroba idzie za mną, o psychiatrii poza szpitalem Anny Kiedrzynek. Zatem mamy tutaj znowu choroby, które zlokalizowane są w mózgu, w układzie nerwowym. Choroby psychiczne, na przykład choroba afektywna dwubiegunowa, czy schizofrenia, czy depresja, czy też wiele innych, których nazw być może nie znam albo nie pamiętam. Ta autorka napisała o ludziach, którzy starają się żyć z chorobą. Niektórzy robią to w sposób świadomy. Oni wiedzą, że są chorzy, mają za sobą na przykład epizody szpitalne, wiedzą, że muszą stosować się do pewnego reżimu, na przykład wypoczynku czy zażywania tabletek, muszą kontrolować swój stan, muszą trzymać się w ryzach, żeby nie przekroczyć pewnej linii, która sprawi, że znowu będą musieli pójść do szpitala, aby tam lekarze ich jakoś podreperowali, żeby znowu postawili ich na nogi. Mamy także historie takie, które pokazują nam, że kiedy choruje jeden członek rodziny, to choruje cała rodzina. Cała rodzina jest zaangażowana i wszyscy muszą podporządkowywać swój czas, swoje życie temu, aby pomagać chorej osobie. Jest to bardzo obciążające, zwłaszcza wtedy, kiedy na przykład cała rodzina osoby chorej składa się tylko, powiedzmy, z jednej córki. Mamy tutaj taki przykład. Ta młoda kobieta cały czas stoi przed takim dylematem, czy mam żyć własnym życiem, czy mam żyć życiem matki, czy mam być ciągle obecna na żądanie matki, ciągle mam przy niej warować, jej pilnować, czy też mogę żyć własnym życiem, rozwijać się, studiować, pracować. To naprawdę są bardzo trudne pytania, bardzo trudne odpowiedzi. I tak naprawdę decyzje należą tylko i wyłącznie do osoby, która postawiona jest przed takim dylematem. I my absolutnie nie powinniśmy oceniać tych wyborów. Bardzo ciekawe reportaże, bardzo ciekawe sylwetki i także rozmowy, które przybliżają nam to, jak żyje się z chorobą i jak żyje się z osobą chorą.
Na koniec zostawiłam powieść, tak jak sygnalizowałam, i jest to powieść, która jest, zobaczcie, bardzo gruba. Nazywa się Piąty Kier, napisał ją Dan Simmons, czyli ten sam autor, który napisał mój ukochany Terror, powieść, która bardzo mi się podobała. Dlatego też sięgnęłam po kolejną powieść, równie monumentalną jak Terror. Tutaj jeszcze dodatkowo zachęciły mnie postaci głównych bohaterów oraz czas, w którym rozgrywa się akcja tej książki. Główne postaci to Sherlock Holmes oraz Henry James. Sherlock Holmes, jak wiemy, postać fikcyjna i ono rzeczywiście zastanawia się w tej książce bardzo często, czy jest postacią książkową, czy też istnieje naprawdę. A Henry James to jest autor, który z pochodzenia był Amerykaninem, ale większość swojego życia spędził w Anglii i pisał tam książki bardzo często właśnie związane z arystokracją, z takimi wyższymi sferami angielskimi. I oni spotykają się w Paryżu nad Tamizą, kiedy obaj próbują popełnić samobójstwo. Zaczynają ze sobą rozmawiać i porzucają ten zamiar. Sherlock Holmes namawia Henry'ego Jamesa na wyjazd do Ameryki. On za bardzo nie ma ochoty, on nie chce w ogóle tam wracać, jemu się podoba w Anglii, ale ostatecznie daje się przekonać i wyjeżdżają. Celem ich podróży jest zbadanie podejrzanej śmierci kobiety, która była znajomą Henry'ego Jamesa. Ta kobieta, jak wszyscy uważają, popełniła samobójstwo. Ona wypiła jakąś tam trującą substancję potrzebną do wywoływania fotografii, ale jest ktoś, kto uważa, że to nieprawda, że ktoś ją zabił, że nie mogła tego zrobić sama. I Sherlock Holmes dostał takie zlecenie, aby to udowodnić. Niestety zwlekał bardzo długo i minęło już jakieś 5 lat od śmierci tej kobiety, kiedy się za to zabiera. Więc wyjeżdżają do Stanów Zjednoczonych i tam okazuje się, że przed Sherlockiem Holmesem stoi jeszcze bardzo wiele różnych innych zadań związanych z bezpieczeństwem z całego kraju, bezpieczeństwem prezydenta. W tej książce pojawiają się postaci autentyczne, na przykład Mark Twain, ale także wydarzenia autentyczne, jak chociażby Wielka Wystawa, czyli tak zwane Białe Miasto, które odbyła się w Chicago. I mamy tutaj tak naprawdę bardzo dużo opisów miejsc, bardzo dużo opisów sytuacji, strojów, zachowań, obiadów, kolacji, ludzi z niesień społecznych, ale także ludzi bardzo zamożnych. Co mi się tutaj podobało, to właśnie to, co wymieniłam. Co mi się niezbyt podobało, to fakt, że ta książka jest niemiłosiernie rozciągnięta. Jest bardzo szczegółowa i w pewnym momencie już zapominamy, po co my w ogóle ją czytamy i jaki jest główny wątek tej książki. Z drugiej strony mamy też tutaj sporo takich bardzo dynamicznych scen, na przykład scen walki czy pościgów, które no myślę, że dodają takiego uroku tej książce, sprawiają, że dalej chce nam się w nią brnąć, aby dotrzeć do finału i dowiedzieć się, czy to było samobójstwo, czy nie było samobójstwo, ale także, czy prezydent zginie, czy nie zginie. Czy Sherlock Holmes pomoże uratować spokój w Ameryce. Także jest to taka książka, którą ja oceniłam na 3 z 5 gwiazdek, właśnie dlatego, że trochę za bardzo się ciągnęła. Ale myślę, że mogę Wam ją polecić, jeżeli lubicie takie rozbudowane książki przygodowe. Dla mnie tymi smaczkami jeszcze było to, że tam były autentyczne postaci. Naprawdę. To było bardzo przyjemne poczytać sobie o Henrym Jamesie, poczytać o Marku Twainie, gdzieś tam wyłapywać jakieś drobiazgi z ich prawdziwych biografii, które zostały tutaj zamieszczone w tej książce. Także tak, to by było na tyle. Opowiedziałam o 6 książkach, licząc na to, że uda mi się jednak zachęcić Was do przeczytania którejś z nich. Jeżeli już którąś z nich znacie, to oczywiście
dajcie znać i napiszcie, czy Wam się podobała. I dajcie też znać, czy wybierzecie sobie którąś z tych książek do przeczytania na najbliższy czas. Pozdrawiam Was bardzo serdecznie. Zapraszam za tydzień także na obgadanki. Do zobaczenia. Pa, 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 pa.